Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Vitellona w Legnicy potwierdza, że zawarła umowę z hiszpańskim uniwersytetem w Maladze. Porozumienie zakłada współpracę między uczelniami. Chodzi na przykład o studenckie i pracownicze wymiany. Jest to szansa dla studentów, dla pracowników dydaktycznych, a także dla pracowników niedydaktycznych na rozwijanie się. Studentom daje to na pewno duże poczucie możliwość sprawdzenia się, poczucie samodzielności, wyjeżdżać mogą do innego kraju. PWSZ tego typu porozumienia ma zawarte z kilkudziesięcioma zagranicznymi uczelniami, głównie z terenu Unii Europejskiej, ale także z takich krajów jak Turcja, a od niedawna Wietnam. Władze legnickiej uczelni nie narzekają na brak zainteresowania zagranicznymi wymianami. Zajęcia, w których uczestniczą studenci z zagranicy, są prowadzone w języku angielskim, więc tutaj tych barier takich językowych nie ma, bo też przyjeżdżając do nas muszą przynajmniej w formie komunikatywnej znać ten język. Po drugie też kształcimy ich w języku polskim, żeby też mogli poznać przynajmniej te podstawowe zwroty. Dlatego też znajomość angielskiego jest wymagana w ubieganiu się o możliwość wyjazdu za granicę. A jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby uczestniczyć w studenckiej wymianie? Wystarczy, żeby studenci zgłosili się, nawiązali kontakt z sekcją do spraw współpracy z zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Vitellona w Legnicy. Koordynatorzy programu Erasmus Plus podpowiedzą, w jaki sposób przejść procedurę kwalifikacyjną. W tej chwili trwa nabór na kolejny semestr, na semestr letni w nowym roku akademickim. Wystarczy się zgłosić swoją kandydaturę do 31 marca 2020 roku. A następnie przejść pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną. Taki student na zagranicznej uczelni spędzi cały semestr. Dla żądnych wiedzy żaków to niekiedy gratka, bo przecież jak mówi znane powiedzenie, podróże kształcą.